Доброго вечора, ми з України. Flakpanzer Gepard, jeden z najsłynniejszych pojazdów bojowych Bundeswehry, z Niemiec trafił do Ukrainy, by strzec tamtejszego nieba. Co to za pojazd? Zaraz się dowiecie. Nazywam się Krystian Olszewski. Przez 10 lat byłem dziennikarzem, pracowałem m.in. w telewizji, a tam zajmowałem się także historią. Teraz o historii chcę opowiadać Wam na portalu YouTube, a za mną pierwszy bohater naszego programu, Flakpanzer Gepard. Gepard trafił do Muzeum Techniki Wojskowej Gryf 7 lat temu z demobilu Bundeswehry. Tradycja budowania czołgów przeciwlotniczych, które miały towarzyszyć zwykłym czołgom, sięga w Niemczech II wojny światowej. Niemcy instalowali armaty przeciwlotnicze m.in. na czołgach Panzer IV, a nawet na zdobycznym radzieckim T-34. Po wojnie Bundeswehra korzystała z rozwiązań amerykańskich. Przed erą Geparda Niemcy wykorzystywali zestaw przeciwlotniczy M-42 Duster. Skonstruowany w 1950 roku pojazd już w latach 60. był jednak przestarzały. Brak radaru niemal uniemożliwiał mu skuteczne nawiązanie walki z samolotami odrzutowymi. Nowy pojazd był niezbędny. Jesteśmy na pokładzie Flakpanzera Geparda. Po bokach wieży widać dwie armaty kalibru 35 mm szwajcarskiej firmy Oerlikon. To podstawowa broń tego zestawu przeciwlotniczego. Szybkostrzelność tych armat to aż 550 pocisków na minutę. W tym wozie mieści się 680 sztuk amunicji, a to oznacza, że cały pakiet, oba te działka, są w stanie wystrzelić w 37 sekund. Na wieży Geparda zamontowane są dwa radary. Ten przed nami to radar kierunkowy. Za moimi plecami znajduje się radar obserwacyjny. Zasada działania jest prosta. Najpierw radar obserwacyjny o zasięgu 15 km wychwytuje obiekt latający. Przekazuje tę informację dalej. Ta trafia do radaru kierunkowego. Ten pozwala namierzyć bezpośrednio załodze samolot i zestrzelić go z odległości mniej więcej 5,5 km, bo taki jest zasięg armat Oerlikona. Mimo swojej wielkości, Gepard jest bardzo zwinny. Waży 47,5 tony, czyli ponad 7 ton więcej niż standardowy Leopard 1 pierwszych wersji. Jest też o 40 cm wyższy. Jego wysokość ze złożonym radarem to 3 metry. Długość kadłuba to ponad 7 m 30 cm, a szerokość 3 m 71 cm. Flakpanzer Gepard powstał na bazie czołgu Leopard 1. Bardzo ważnym w historii broni pancernej, ponieważ był to pierwszy niemiecki powojenny czołg. Z Leoparda 1 Gepard przede wszystkim zapożyczył kadłub i cały silnik. Kadłub jest minimalnie wydłużony, ale to cały czas kadłub od Leoparda 1.
Leopard 1, czyli czołg, na bazie którego powstał Gepard, do linii trafił w 1963 roku. Od razu po tym, jak trafił do niemieckich żołnierzy, zaczęły się badania nad tym, by na tym kadłubie usadowić wieżę czołgu przeciwlotniczego z tymi dwiema armatami kalibru 35 mm Oerlikon. Ostatecznie do linii, czyli do wojsk, do żołnierzy, Gepard trafił w 1976 roku. Takich pojazdów jak Gepard powstało łącznie 570 sztuk. 420 trafiło do Bundeswehry, 95 trafiło do armii holenderskiej i 55 do armii belgijskiej. Dużo mniej niż Leopardów 1, czyli pojazdu, na którym został zabudowany cały ten zestaw przeciwlotniczy. Przede wszystkim dlatego, że Gepard był bardzo drogi. Kosztował 3 razy tyle, co zwykły czołg Leopard 1. Współcześnie Bundeswehra zmagazynowała część takich pojazdów, dzięki czemu przekazała 30 sztuk siłom zbrojnym Ukrainy. Ukraina to nie jedyne państwo, do którego trafiły zmagazynowane przez Bundeswehrę pojazdy Gepard. Otrzymały je także Brazylia i Rumunia. Sama Bundeswehra uznała, że dalszy rozwój Geparda i jego modernizacja do współczesnych standardów byłaby za droga. W jego miejsce wprowadziła nowy pojazd. Ocelota, którego uzbrojono w rakiety Stinger. Tutaj we wieży wszystko jest produkcji niemieckiego Siemensa. Mamy zarówno radar, ale możemy też celować przy pomocy przyrządów optycznych. A jeżeli jesteśmy już pewni, że widzimy cel i jesteśmy w stanie go zestrzelić, zostaje nam joystick i spust. Zasadniczo za ruch armat 35 mm odpowiada silnik Mercedesa Benza, który napędza całą wieżę. Ale jeżeli z silnikiem coś będzie nie tak, możemy zawsze kręcić ręcznie. Zakres tych armat jest od minus 10 stopni do 85 stopni, co pozwala zarówno na niszczenie celów naziemnych, jak i też lotniczych. Sama wieża jest specyficzna, bardzo duża, ale w środku jest dosyć ciasno. Możemy tutaj zobaczyć zarówno pulpit celowniczego i dowódcy. Mogą korzystać z systemu radarowego do namierzania samolotów. Mogą też używać celowników, dzięki którym można zobaczyć przeciwnika i go zniszczyć. Teraz pora na przedział kierowcy. Do przedziału kierowcy można wejść także z przekręconą wieżą, dzięki czemu jest trochę trudniej, ale powinienem dać radę wejść do środka. Zaraz, momencik. I jestem w środku. Jestem w środku. Udało się. Hurra. Jak to działa? Kluczykiem. Włączamy prąd. Włączamy zapłon. I możemy jechać. Jest gotowy do jazdy. Gasimy tutaj. Jest guzik. Trzymamy. Gaśnie. Wyłączamy zapłon i kluczykiem przekręcamy. Jeżeli chodzi o widoczność samego przedziału, to kierowca ma do dyspozycji 3 peryskopy, dzięki którym może zobaczyć, co dzieje się z przodu pojazdu. Ten środkowy peryskop można łatwo wymienić i zastąpić go noktowizorem, jeżeli szykujemy się do jazdy w nocy. Za kierownicę robi nam wolant, który działa mniej więcej tak samo jak w pojeździe takim typowym samochodzie cywilnym. Jeżeli chodzi o dźwignię zmiany biegów, to mamy tutaj możliwość manualnego wybierania biegów, ale dostępny jest też automat. Jeżeli chodzi o manual, to dostępne są 4 biegi do przodu i 2 biegi do tyłu. Po lewej stronie mam silnik Mercedesa Benza, który napędza całą wieżę. Geparda napędza 830-konny silnik diesla, który rozpędza tę ponad 47-tonową maszynę do 65 km na godzinę. I co ciekawe, spala jedynie 150 litrów ropy na 100 km. Jego wymontowanie zajmuje mniej więcej 30 minut, co też jest czasem rekordowym. Wymontowanie całego silnika.
Dla porównania radziecki T-62, a więc tak jak Leopard, również czołg drugiej generacji, pali ponad 300 litrów na setkę. Flakpancer Gepard to jeden z największych i chyba najcięższy pojazd w kolekcji Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Wejherowa.